dzisiejsze działania to świąteczna inicjatywa wrocławskich policjantów w odzewie na przestępczy czyn, który miał miejsce w tej właśnie szkole przy ulicy Ignuta we Wrocławiu. Sprawcy w ubiegły weekend włamali się do obiektu i dewastując pomieszczenia dokonali kradzieży sprzętu, który służył do terapii dzieci z porażeniem mózgowym. Poruszyło to wrocławskich policjantów i postanowili zebrać środki, przeznaczyć je z prywatnego budżetu domowego, tak aby odkupić dzieciom klocki, żeby mogły w szkole czuć się dobrze. Zakupione klocki policjanci przekazali przed chwilą na ręce pani dyrektor szkoły. Jednocześnie funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania operacyjne mające na celu zatrzymanie sprawców tego czynu, a także odzyskanie skradzionego mienia. I tutaj apel policji ponowny do mieszkańców, którzy mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat osób przemieszczających się w ubiegły weekend w rejonie tej właśnie szkoły. Będziemy sprawdzać każdą informację. Każdy sygnał jest dla nas równie ważny. Zależy nam, żeby jak najszybciej tę sprawę wyjaśnić, a sprawców postawić przed wymiarem sprawiedliwości. Sprawa jest dla nas priorytetowa.